Witam, co grałem dalej w Skyrim. Dołóżmy tym gnidom. Co to za miejsce? Tak. To stary fort. Od lat stoi opuszczony. A oni są niczym szakale. Mieszkają gdzie popadnie. Nie, to my jesteśmy niczym szakale. Pomóż mi w trenowaniu strzelectwa. Pokażę ci, co potrafię. Czemu nie? Tych nauczycieli trzeba raczej wykorzystywać, ponieważ może się 5 razy na poziom podnieść skilla, a poziomów też nie jest nieskończona ilość. Chociaż z drugiej strony ta gra jest tak skonstruowana, że wszystko można podbić na maksa tutaj. To jest na poziomie mistrzowskim, ja nie wiem, czy mi się to uda otworzyć. Myślę, że prędzej mi wszystkie wytrychy zginą. No, to chyba nie ma sensu. Niestety nie otworzę tego kufra. Ponieważ jest na poziomie mistrz, a ja jestem na takim etapie, że po prostu nie mam szans go otworzyć. Cesarski nieżywy? Dlaczego? O! Broń jednoręczna wzrasta do 41, zdobywamy poziom. Tak jest. Awans. Zdrowie. I. To nie, tego też nie możemy na razie. Moglibyśmy to ewentualnie, ale tego nie będę używać i tak. Cech do rozwinięcia dwie mam w ogóle, o. Wymaga. A, kiepskie. Broń jednoręczna. O! No i to jest coś. I to jest coś. Ataki buławami to nie. Szarża. Może coś tutaj? Może to. O! Bardzo dobrze. I idziemy dalej. Do następnego razu. Czas zakończyć tę zabawę. Do następnego razu, nie rozumiem. Zginij. Nasz miecz teraz zadaje wiele więcej obrażeń, tak? No. 23 aż. Jest sztabka srebra. To jest fajne. Ostatnia pochwa Akrasza. No to świetnie. Się książka nazywa. Nie ma co. A to było banalne. Co mam? Gałązka, mieszek, mikstury. Są fajne. Zawsze mi się podobają mikstury. Drobny klon duszy, więcej złota. I wszystko. Get lost. O, warsztat. Uda mi się coś podkuć? Nie sądzę. Nie. Ops. O, co to jest? Zbliżamy się. Sól. Uważaj. Ich dowódca jest podstępny. Ich dowódca jest podstępny. Nazywają go oprawcą. Chyba nie muszę ci mówić dlaczego. No chyba nie. Czyżby to on torturował wszystkie nasze kochane pieseczki? Co tu się dzieje? Skorzystamy tutaj z postaci bestii. To było głupie. Trzeba było to zrobić przed walką. Jeszcze pomieszane są tekstury na ciele naszego bohatera. Nazywają go oprawcą. Chyba nie muszę. No to zrobimy to zanim tam wyjdziemy. A bo te tekstury ciuchów, które nosi, zanikają i się zamieniają w wilkołaka, nie? Jak kolejny się nas zabije w trakcie zamiany, to widocznie jest to wymieszane. Dobra. Co to było? To byłem ja. Jest tam kto? No i uciekałem teraz.
Mhm. Gadaj zdrów, głupoty. I teraz sobie go zjemy. Tak, jasne. No mercy. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Gdzie oni są? Uciekli. O nie, to jest przyjaciółka. Gdzie jest przyjaciółka? O, tutaj jest. Oj. Na maskra. Co szczęście można krzyczeć tym wielkołakiem zaskoczonym, tak więc tak naprawdę możemy cały czas ich wytrzymać w takim stanie, że oni będą uciekali. Zginął. No i to by chyba byli wszyscy, tylko że teraz nie ma żadnego klawisza, żeby się odmienić z tej formy wielkołaka, niestety. To jest właśnie ból taki. Niesprawiedliwy. Że po prostu jak jesteśmy wilkołakiem, to musimy czekać, aż on się sam odmieni. Jak ja to zrobiłem, że mogłem kamerę obracać? A teraz nie można. No i po prostu trzeba zrobić tak. A, no i życie nam się nie regeneruje teraz. Ale możemy je sobie sami odnawiać, po prostu pożerając wrogów. No i drugi problem to jest taki, że za każdym razem trzeba się ubierać ponownie. To mi się strasznie nie podoba. Jestem zdania, że coś powinien z tym zrobić. Zaraz. No, mamy wszystko, tak? Krew oprawca. To też był work. Dobrze. Okej. Co się dzieje? Cześć, Aelo. Dranie. Nie wiem jak, ale udało im się zabić Skiora. No bo poszedł sam. Był jednym z najsilniejszych w naszych szeregach. Ale przewaga liczebna potrafi być decydująca. O, really? Nie powinien był wyruszać bez wsparcia innego tarczownika. Odejdź tam. Co ty nie powiesz, Sherlocku? Sprawdzę, czy to na pewno był ostatni z nich i zobaczę, czy zwłoki dostarczą nam jakichś informacji. Mamy coś do zrobienia. Srebrna ręka zadrży na nasz widok. Teraz będzie vendetta. Doszły mnie pogłoski o poczynaniach Srebrnej Ręki. Jedna banda przebywa w Hjalmarch. Trzeba będzie ich zabić. Dobrze. Dowiem się, kto to zrobił. To jest Skior? Czemu tak śmiesznie leży? A nie, tutaj jest Skior. Nieżywy. Stalowy miecz niebiańskiej kuźni mamy już taki. Stalowy sztylet niebiańskiej kuźni. Czegoś takiego nie mamy. Wilcze buty, wilcza zbroja. Generalnie słabsze jest to. Czyli pierdzielić. Kufer. Fajne, tylko że teraz już, kurde, dźwigamy za dużo. Trzeba by coś, czegoś się pozbyć, na przykład tego całego pożywienia. Co mi to? Zjadłem grzyba niechcąco. Nieważne. Tutaj są chyba jeszcze jedne zwłoki, tak jest, sztabka srebra. I strzały, tak samo jak w Falloutie amunicja nie waży, w Falloutie 3. Tak samo tutaj strzały też nic nie ważą. Że na znychę, to jest nic. Co mu? Chyba zjadł coś niedobrego, ten grzyb pewnie to zrobił. No, jak w tych podziemiach bywa, to właśnie przeszliśmy dookoła. I wyszliśmy na początku. Czyli gdzie? Czyli tu.
Chyba coś słyszę. A ty skąd się tu wziąłeś? A nie, bo ja ciebie. Pff. Wyglądało to tak, jakby dostała klapsa. No nieważne. Dobra. Czyli Skior, pan z jednym okiem, umarł. Tak po prostu. Ledwo co go poznaliśmy, on już nie żyje. I my mamy się przejąć tym, tak? Coś nie bardzo. Skior chce z tobą porozmawiać, Skior chce z tobą porozmawiać. A teraz już Skior nie będzie chciał ze mną porozmawiać, ponieważ skinął. Bo był głupi i zamiast poczekać na nas, poszedł... Sam, prosto w serce, zabij przywódcę Srebrnej Ręki. Gdzie? Tutaj. Daleko. Ale jako, że jesteśmy bliżej Iverstead, myślę, że będziemy wyruszać tutaj w następnym filmie. Tak. A jeszcze w międzyczasie sobie skoczę do białej grani, ponieważ naprawdę nagromadziłem dużo śmieci. Trzeba to wszystko... pouporządkowywać znowu. Tak więc do następnego.